Sponsorem programu jest miasto Człuchów. Poznaj, by pokochać. Zamek w Człuchowie, niegdyś drugi co do wielkości po Malborku, przetrwał Krzyżaków, potop szwedzki, rozbiory, pożary i wojnę. Czy dzisiaj przetrwa naszą wizytę? To się jeszcze okaże, czy przetrwa. Mamy taką nadzieję. Co zachwalicie, swego nie znacie, drodzy państwo. My co tydzień w programie Pomorze na weekend pokazujemy państwu przepiękny potencjał turystyczny naszego regionu, a dziś jesteśmy w miejscu, które z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom historii, sztuki, kultury, ale także aktywnego wypoczynku i przede wszystkim sportu. Dziś jesteśmy w Człuchowie. I zaznaczamy, że celem naszej misji jest oczywiście odkrywanie przed państwem uroków tego niezwykłego miejsca, jakim jest m.in. Zamek Krzyżacki w Człuchowie. Pięknie wygląda w promieniach słońca, jeszcze piękniej w deszczu, jest wtedy jeszcze bardziej romantycznie. W jakich pogodowych okolicznościach będziemy oglądać go w najbliższym czasie? O tym już teraz Weronika Bigus. Idąc tym tropem, można powiedzieć, że będziemy oglądać go w romantycznych okolicznościach, czyli deszczowych, bo nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, ale lipiec to jest najbardziej deszczowy miesiąc w roku. Przynosi nam najwięcej opadów deszczu, a to w zamian za to, że serwuje także wysokie wartości na termometrach, więc takie pogodowe coś za coś. No i ten weekend to będzie typowo lipcowo-deszczowy weekend, bo przyniesie nam sporo opadów deszczu, przelotne opady deszczu. Mamy w prognozach głównie w sobotę. Również spodziewamy się lokalnie burz. Termometry pokażą od 21 do 25 stopni. Taka będzie sobota, ale niedziela będzie bardziej łaskawa, bardziej słoneczna, mniej deszczowo-lipcowa, bo przyniesie więcej słońca, mniej deszczu i także wyższe wartości na termometrach. Więc już kiedy będziemy chcieli zwiedzać, to proponujemy sobotę, a kiedy będziemy chcieli poplażować, to proponujemy niedzielę. Z pewnością zawsze jest dobra pogoda na to, by odwiedzić tętniący życiem Miejski Dom Kultury w Człuchowie. Tam odbywa się wiele zajęć dla mieszkańców. Odkrywa się talenty, te taneczne, wokalne. Oto już teraz ich próbka, utwór Kleo Kocham w wykonaniu młodych Człuchowian. Przy tobie wciąż mam 20 lat. Nie wiem.
Czuchów to wspaniałe miasto, którego historia sięga, proszę sobie wyobrazić, XIV wieku. Jest oczywiście znany z Zamku Krzyżackiego, ale jest również rajem dla wszystkich żeglarzy, a także osób, które szukają aktywnego wypoczynku na łonie natury. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce jest bardzo niewiele takich miast, które są otoczone jeziorami, lasami, a także pagórkami. Piotra Stolca po Czuchowie oprowadził jego burmistrz Ryszard Szybajło. Podróż po Czuchowie zacznijmy od podróży w czasie. Przenieśmy się do roku 1348. To wtedy Czuchów otrzymał prawa miejskie. Ślady historii w tym mieście widoczne są gołym okiem. W wielu miejscach można tutaj dosłownie dotknąć historii chociażby Zakonu Krzyżackiego. Jest to miasteczko o bardzo bogatej historii. Po wojnie przybyło tutaj mnóstwo ludzi z różnych zakątków Polski, a również i z kresów wschodnich, więc możemy powiedzieć o różnorodności i kultury, i tradycji. Miasto znajduje się na wschodnich kresach krainy, między Wielkopolską a Pomorzem i liczy prawie 14 tysięcy mieszkańców, z czego większość nie jest rodowitymi Czuchowianami. Muszę wspomnieć, że z akcji Wisła przyjechało do nas kilkadziesiąt tysięcy mniejszości ukraińskiej i wszyscy tutaj żyją w zgodzie i w pełnej tolerancji. Można powiedzieć, że do Czuchowa też i wracają mieszkańcy, którzy wyjechali za pracą, za chlebem. Gdyby ktoś z Trójmiasta zdecydował się na wycieczkę w to urokliwe miejsce, nie musi planować drogi i uczyć się mapy na pamięć. Wystarczy wjechać na drogę numer 22 lub 25. A po zwiedzeniu miasta zawsze można poszukać bursztynowej komnaty. Jedna z legend mówi, że w Czechowie znajduje się komnata bursztynowa i tutaj historycy potwierdzają, że coś może być na rzeczy z tą bursztynową komnatą. Niewątpliwym walorem turystycznym poza historią jest także wypoczynek. Znajdą tu spokój zwolennicy odpoczynku tak zwanego biernego, a turyści, którzy wolą aktywne spędzanie wolnego czasu, ogromne możliwości działania. Te niezmierzone przestrzenie lasów znajdujących się w samym mieście i jego okolicy oraz cztery jeziora stanowią także raj dla grzybiarzy i wędkarzy. Jednym słowem, dla każdego coś miłego. Dla każdego coś dobrego o tym, jak korzystać z tych dobrodziejstw, które mamy w Czuchowie, porozmawiamy z naszym gościem. Jest z nami pani Dorota Cieplińska z Urzędu Miejskiego w Czuchowie. Jak wiemy, to miasto ma bardzo wiele do zaoferowania. Dlaczego warto tutaj przyjechać? Bo to piękne miasto. W Czuchowie oprócz pięknej historii i atrakcji środowiska naturalnego, pięknych lasów, jezior, mamy również piękne zabytki. Dla każdego coś dobrego, tak jak pan powiedział. I dla pielgrzyma, bo mamy tutaj szlak pielgrzymkowy, drogę świętego Jakuba, która prowadzi do Kompostele w Hiszpanii. I dla kogoś, kto lubi aktywny wypoczynek, mamy 11 km ścieżek rowerowych w samym Czuchowie. Mamy też przepiękne cztery jeziora, z których mogą korzystać i żeglarze, i kajakarze, i wędkarze. Także dla każdego coś dobrego. Pani Doroto, mamy zabytki, mamy przede wszystkim piękne dzieła sztuki, ale mamy to, co najważniejsze, spokój. Tego w wielkich miastach nie ma, a tutaj to wszystko możemy odnaleźć. Tak, tutaj jest cisza i spokój i to jest właśnie takie cenne, to jest taki nasz skarb, który dla każdego, myślę, jest atrakcyjny. I to właśnie powoduje, że Czuchów jest takim miejscem, gdzie warto przyjechać. Poza tym Czuchów jest zawsze po drodze, czy z północy, czy z południa, czy z zachodu, czy na wschód. Zawsze można przyjechać przez Czuchów. Proponujecie, aby odkrywać to miasto na zasadzie wycieczek jednodniowych. Rano przyjeżdżamy, wieczorem wyjeżdżamy. Co można zobaczyć w kilkanaście godzin? Kilkanaście godzin oczywiście można zobaczyć najcenniejsze zabytki naszego miasta. Oczywiście zamek, na który polecałabym najwięcej czasu poświęcić. Każdy zakamarek tego zamku kryje jakąś tajemnicę. Każdy może w nim odkryć coś nowego. Ale są to też piękne budowle pochodzące z XIX wieku w mieście. To jest rynek, to jest dworek z XIX wieku. Tędy prowadził szlak z Berlina do Królewca. I pozostałości po tym szlaku również warto zobaczyć. A także kościoły i inne świątynie, między innymi cerkiew grecko-katolicką.
możemy tutaj odpoczywać, ale jeżeli ktoś chce tu przyjechać, aby się bawić, no to to jest też dobre miejsce. Zabawy jest wiele. Oczywiście mamy imprezy, które towarzyszą nam od lat. Przede wszystkim jest to Polish Boogie Festival, który w tym roku będzie już miał swoją 17. edycję. A jeżeli chodzi o pandemię, jak przetrwaliście okres pandemii? Wiemy, że turyści wrócili do Człuchowa ze zdwojoną siłą. Tak to wygląda? Dokładnie. W zeszłym roku przeżyliśmy to tak samo jak wszyscy mieszkańcy naszego kraju i chyba świata, z obawami, co będzie dalej. Musieliśmy niestety odwołać wiele imprez. Musieliśmy pozmieniać plany. Część imprez została przeniesiona do internetu, ale w tym roku turyści wrócili do nas ze zdwojoną siłą i bardzo się z tego cieszymy i zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. My dziś, drodzy Państwo, będziemy odkrywać specjalnie dla widzów Telewizji Gdańsk Człuchów. Zrobimy to przez wiele wymiarów. Teraz zrobimy to przez wymiar tajemnic lawendy, tajemnic tych kulinarnych. Krzysztof, muszę ci się przyznać, że przebiegłam cały Zamek Krzyżacki, żeby znaleźć jakiś miecz, którym mogłabym ci tę lawendę posiekać do sosu. Znalazłam to. Tylko tyle. Piękne urządzenie. Tobie zawinęłam, jak nie widziałeś. Tak jest. Dobrze, co z tą lawendą musimy zrobić i jak to zrobić, żeby dało się ją jeść? Tak naprawdę możesz ją wrzucić już do naszego kurczaczka, bo jak widzisz, na patelni praży się kurczak. Czyli nie siekam, po prostu kruszyć same te fioletowe kwiatuszki. Tak jest, okay, i ona nabiera już aromatu, broń Boże, że nie. Nabiera aromatu, a dzisiaj tak naprawdę robimy kurczaka po śródziemnomorsku, bo lawenda znana jest właśnie w tamtej części Europy i tam zachwycają się tym smakiem. Oczywiście u nas na Pomorzu też są piękne pola lawendowe i warto się czasami przyjechać i popatrzeć, ale my dzisiaj robimy właśnie kurczaka na styl marokański, a więc tam, świetnie, gdzie czyli po całym świecie już podróżujemy, tak, natomiast jest. Musimy jeszcze koniecznie powiedzieć, że lawenda to jest symbol Człuchowa. Znana również w średniowieczu. Wtedy święta Hildegarda promowała lawendę, tak, jako jest, coś, co bardzo pomaga na niepokój ducha, ale także na umysł. Wszystkim no nam potrzeba. Uspokaja chyba. Lawenda bardzo fajnie, bardzo ładnie łączy smaki, bo lawenda bardzo dobrze łączy się z szałwią, bardzo dobrze łączy się z koprem, tak więc dzisiaj też będziemy trochę łączyć tutaj smaków, bo do tego kurczaka ja sobie go posmażę, jak Państwo widzicie, przed chwilą go spanierowałem w mące i tylko delikatnie usmażam, na razie nie daję żadnych przypraw. Oprócz lawendy, którą się dodaje. Tak jest. Zdejmę tą część kurczaka, wrzucę kolejną i będę powolutku dusił właśnie w lawendzie, żeby ona nabierała smaku, po czym będę dodawał troszeczkę czosnku, troszeczkę cebulki. I to wszystko będę komponował tak na słodko bardziej, bo będę dawał i brzoskwinie, i morele, i nektarynki, żeby wszystko się fajnie skomponowało. Dobrze, a jak to ma zadziałać, żeby lawenda przeniknęła do tego sosu, który nam się tutaj tak jest, wytwarza? Ten sos właśnie, dlatego dodajemy ją tak wcześnie. Tu się wszystko właśnie wytwarza na dole. Trzeba, na pewno Państwo to już wiecie, że ten nagar, który robi się na patelni, broń Boże, się go nie wyrzuca, tylko zalewa się odpowiednim płynem. To jest ta esencja. Ja będę zalewał bulionem warzywnym i dołożę trochę soku ze świeżych pomarańczy. Będzie to dobrze grało i Wierzę. Te smaki będą się bardzo fajnie łączyły, ale lawenda będzie przewodnikiem tego dania. Tak, będzie kluczem tutaj do smaku. Tak. Wierzę, że to wszystko będzie pyszne i że to jest doskonała, proszę Państwa, też strawa dla pielgrzymów. Święty Jakub, jak się okazuje, trochę zmienił swój słynny szlak po to, żeby wstąpić do Człuchowa i po to, żeby porozmawiać z Weroniką. No i wielka radość, że tak się stało. Dokładnie tak jest. Święty Jakub Apostoł to tę postać mieszkańcy Człuchowa wybrali sobie na swojego patrona, a pan Józef Faryno właśnie w tę postać się wciela. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Jakie atrybuty towarzyszą świętemu Jakubowi? Na pewno laska, bo to podróżnik. Przeszedł szlak bardzo daleki po naszym kraju. Dlatego też mamy patrona tego miasta, Jakuba Apostoła. Dlatego też raduję się, że mieszkańcy, włodarze miasta obdarowali mnie tym tytułem święta, ale żartuję, śnięty. Natomiast jest to duża odpowiedzialność, bo trzeba mieć w sobie naprawdę pobożność, żeby to przyjąć. To nie jest takie proste. Wiem, jak trzeba starać się, żeby przyjąć tego człowieka do siebie. Cóż, czyli więcej, każdy pielgrzym, tak? Który pojawi się tutaj w Człuchowie, do jakichkolwiek drzwi zapuka, to zostaną otwarte.
No nie inaczej. Ja wiem, że słowo buduje człowieka. Jakich słów używamy, takimi ludźmi stajemy się. Niech to będzie piękna puenta. Jeszcze w naszym programie ze świętym Jakubem się oczywiście spotkamy. No właśnie, już trochę Państwu podpowiedzieliśmy, ale dlaczego Człuchów można nazwać Jakubowym miastem? O tym opowie Piotr Stolc. Ten kamień to jedyna pamiątka, jaka ostała się po drewnianym kościele wzniesionym w 1209 roku przez książąt gdańskich w Człuchowie. Kamień z czarnego bazaltu z wyrytym krzyżem jerozolimskim. Obecnie znajduje się przy wejściu do zakrystii kościoła. To jest jedyna rzecz, która z tego okresu nam się zachowała, ponieważ kościoły te XIV-XV-wieczne, XVI-wieczne były drewniane, a więc ulegały w sposób naturalny jakiejś destrukcji, paliły się. Choć Człuchów oddalony jest od Wejherowa o ponad 150 km, to z tym kaszubskim miastem łączy go wiele, a raczej z jego dawnym starostą, czyli Jakubem Wejherem. Akurat Jakub Wejher ufundował ten kościół w 1636 roku, będąc na jednej z wypraw na wschodzie, został zasypany w jakimś podkopie i wówczas przysypany ziemią przyrzekł Matce Boskiej, że jak się tylko uratuje, to ufunduje kościół. W wyniku nawałnicy w 2017 roku kopuła kościoła została uszkodzona. Jednak dzięki temu nieszczęściu udało się odnaleźć kapsułę czasu. Książki, na przykład książka poświęcona Człuchowowi, tam były widokówki włożone z lat 20. i pieniądze z okresu wielkiej inflacji. Na samej górze wieży kościelnej znajduje się dzwon z 1522 roku. Oraz zegar, który został odnowiony w roku 2018. Uwaga, to miejsce dla wiernych czy dla turystów jest niedostępne. Dlatego przyjrzyjcie się Państwo uważnie, jak wygląda mechanizm i wyobraźcie sobie, jak skomplikowane musiało być jego odrestaurowanie. Odrestaurowanie tego zegara, jak słyszeliśmy, niezwykle skomplikowane zadanie, ale się udało ocalić go, ale także uruchomić, a to wszystko dzięki panu Krzysztofowi, pan Krzysztof Miksza, dzisiaj w naszym plenerowym studiu w Człuchowie. Właściwie to my gościmy u pana. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Pasjonat zegarów, który długo nie mógł patrzeć na to, że ten zegar, ten piękny, wyjątkowy zegar w wieży kościoła świętego Jakuba w Człuchowie nie tyka. Było to w 1998 roku, ubiegły wiek, za sprawą właściwie ówczesnego księdza proboszcza Jana Tokarskiego, z którym mieliśmy wspólne zainteresowania dotyczące historii kościoła, w ogóle Człuchowa. Zobowiązałem się, że postanowię uruchomić ten zegar, bo jest to elegancka wizytówka naszego miasta. I też tak się stało. Na dzień odpustu 25 lipca w 1998 roku uroczyście między nami dwoma, to znaczy ksiądz Tokarski i ja, weszliśmy na wieżę i uruchomiłem ten zegar. Chodzi on do dzisiaj, to już jest 23 lata. Uzupełniłem tam mechanizm, który spowodował, że raz na dobę samoczynnie zegar się naciąga, także nie musiałem już chodzić i nakręcać ręcznie, bo było to zbyt uciążliwe. Zegar chodzi do dzisiaj. I cieszy oko i cieszy też mieszkańców. W ten sposób zapisał się pan tak pięknie na kartach historii tego miasta. Ale piękną historię przekazuje nam pan dzisiaj i niesie ze sobą. Historię, która, czy też eksponat, który już teraz należy do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, podarowany przez pana. To jest album pana taty, który był lotnikiem. Tak, no miło mi, że wspominamy o tym. Jest to album podarowany przez uczniów
pilotażu. Mój tata był instruktorem przedwojennym w Dęblinie w szkole Orląt. W 1938 roku uczniowie przekazali Tygrysowi, bo taki pseudonim miał mój tata, Tygrysowi Tygrysy. I w ten album zawiera karykatury. Tu jest karykatura mojego taty. Jest tak Tygrys wśród pokus. A to są pokusy tutaj, nie wiem czy widoczne, ale charakterystyczne. I fotografia taty. I są zdjęcia wszystkich uczniów i karykatury. Wiem, że wojnę przeżył tylko jeden z tych uczniów. Poza tym tata już jak był w dostojnym, sędziwym wieku, przekazał mi te wszystkie pamiątki rodzinne, swoje szczególnie, a to jest album, który przetrwał zawieruchę wojenną. Mama tam pilnowała jak oka w głowie. Przekazał mi to i po latach postanowiłem, kiedy już mi też włos troszeczkę posiwiał, no mówię, jego miejsce jest w Dęblinie w szkole Orląt. W ubiegłym roku w październiku skontaktowałem się z dyrektorem panem Pawłem Pawłowskim, który osobiście zawitał w moich progach. Przekazałem mu ten album. Sobie zostawiłem kopię. Jedną kopię przekazałem do muzeum. Uważam, że jest to pamiątka cenna po byłym mieszkańcu Człuchowa, który poprzez Wilno, Dęblin trafił do Człuchowa, ale to zawierucha polityczna spowodowała, że znalazł się w Człuchowie. Piękna pamiątka, niezwykle cenny eksponat, który teraz trafi już do muzeum. Jeszcze na koniec możemy powiedzieć i polecić Państwu książkę Lotnik śladami sierżanta Jana Mikrzy, która także jest takim wspomnieniem i pamiątką historii tej niezwykłej postaci. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie, kłaniam się. A ten piękny, zabytkowy zegar, o którym opowiadali Weronika i pan Krzysztof, nieubłagalnie odmierza nam czas i przypomina o tym, że na chwilę musimy się z państwem rozstać. A my, aby wzniecić emocje, proponujemy państwu szybki konkurs. Do wygrania są upominki, ale trzeba oczywiście odpowiedzieć na pytanie. A pytanie jest bardzo mocne. Kto jest patronem miasta? Odpowiedzi proszę wysyłać do nas, a właściwie dzwonić do nas telefonicznie na numer 601-600-062. Kto jest patronem miasta? A my zapraszamy na drugą część programu. Pomorze na weekend po Forum Panoramy. Na państwa czekamy. Do zobaczenia. Prezenterów ubiera Newman by J. Gałczyński. www.newman.eu. Sponsorem programu jest Miasto Człuchów. Poznaj, by pokochać. I jeszcze mamy dla państwa zaproszenie na nasz wakacyjny, piątkowy program Pomorze na weekend. Tym razem gościmy na zamku w Człuchowie. O czym dziś w programie? O to pytamy prowadzących Urszulę Matysiak i Krzysztofa Szczypiora. Liczący 700 lat, Zamek Krzyżacki w Człuchowie był niegdyś najtrudniejszym do zdobycia obiektem w tej części Polski. Nam udało się dzisiaj go zdobyć na czas programu Pomorze na weekend. Stąd odkrywamy dla państwa tajemnice i uroki Człuchowa. My dziś specjalnie dla państwa przejechaliśmy 150 km, ale proszę się tym dystansem nie przejmować, bo w doborowym towarzystwie czas bardzo szybko leci. Na miejscu zastaliśmy jeziora, przepiękne lasy i przede wszystkim spokój. W pierwszej części programu już odkryliśmy przed państwem kilka kart. Proszę zostać z nami, to dopiero początek naszej talii. A zatem czekamy na państwa tutaj. Widzimy się w Człuchowie. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Miasto Człuchów. Poznaj, by pokochać.
Witamy serdecznie. To druga część programu Pomorze na Weekend. Gościmy dzisiaj w Człuchowie, otoczonym czterema jeziorami. Miasto to w swojej powojennej historii należało do czterech różnych województw, by wreszcie tuż przed 2000 rokiem stać się częścią Pomorza, jedną z najpiękniejszych części, co udowodnimy w drugiej części naszego programu. A my teraz, drodzy Państwo, będziemy odkrywać Człuchów przez pryzmat ludzi, bo to właśnie ludzie tworzą niepowtarzalny charakter i klimat miasta, a ci z Człuchowa są znani na całym świecie, odnoszą sukcesy i przede wszystkim potrafią inspirować. I przenosimy się już teraz na Pomost. Pomost, który będzie łączył tradycję z nowoczesnością, bo okazuje się, że hip-hop można tańczyć na zamku średniowiecznym, co udowodni już teraz zespół Switch. All I gotta do is put my mind to this shit. W rytm muzyki udało się ulepić taką oto kulkę, bo przepis jest prosty. Wystarczy glina i trochę wody, ale już samo wykonanie może być zdecydowanie bardziej trudniejsze, chociaż kiedy ćwiczy się tę sztukę garncarstwa pod okiem mistrza, to na pewno jest zdecydowanie łatwiej i jest taka szansa, bo takiego mistrza można znaleźć w okolicach Człuchowa. Pan Tomasz Szyszka, który nieopodal tej miejscowości prowadzi zagrodę edukacyjną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Prowadzi zagrodę edukacyjną i zaraża tą fantastyczną pasją najmłodszych i nie tylko. Pasją, jaką jest garncarstwo. Trudno powiedzieć, ale pewnie jeszcze trudniej zrobić. No tak. Trzeba przede wszystkim wszystkie emocje, które w sobie nosimy, trzeba zostawić na boku. Bo trzeba się skupić do właśnie wykonywania takich prac na kole. Nawet jak mówię, też tu muszę się troszeczkę pilnować, bo momentami też trzeba na bezdechu taką pracę wykonywać. I co pan teraz tutaj tworzy? Nie wiem, jakiś wazonik myślę, że zrobię. Czyli to nie ma takiego planu, czy zazwyczaj jest plan, kiedy się siada do tego koła, bo tak się nazywa ta maszyna? Tak, koło garncarskie. Znaczy, z reguły powinien być plan. Powinno być założenie, co wykonujemy, tak? No, w naszej pracowni wykonujemy różne prace, od malutkich wazoników 5-7 centymetrowych do najwyższej pracy, którą wykonałem, 2,5 metra.
Wow, to robi wrażenie. Sam pan powiedział, że wykonywanie tego to jest zajęcie, które wymaga takiego skupienia, więc teraz na moment przejdziemy do młodych adeptów tej sztuki, tych, którzy dopiero się uczą, też uczą się pod okiem mistrza. Jest Gosia, Tomek, Radek i Kacper dzisiaj z nami. Gosiu, co ty tutaj przygotowujesz? Wazon. To jest trudne zadanie. Na czym to polega? Co trzeba zrobić? Co jest ważne? Mocno rozgnieść? Co jest najważniejsze? Żeby mocno rozgniatać i żeby to było takie jakby miękkie i to trzeba razem sklejać. Mhm. To teraz jeszcze podejdziemy do Tomka. Tomek, a ty masz jaki zamysł tutaj swojego dzieła? Ja robię szklankę. To jest pierwsze twoje takie gliniane naczynie, czy...? Nie. A długo się uczysz? Trochę długo. Mhm. I tutaj widzimy, wygląda to trochę jak jakiś placek. Na razie taką pizzę, potem będę robić z tego szklankę. Trzeba mocno ugnieść, tak? Tak. To na koniec jeszcze zapytamy Kacpra. Kulkę widzę, to mi też to się udało. A co dalej? Na razie chcę ugnieść kulkę, aby glina była taka dostosowana, a później się wymyśli. Najprawdopodobniej będzie wazon, ale jeszcze... Co wyjdzie, to wyjdzie i też będzie pięknie. Tak samo jak pięknie jest w miejscu, w którym jesteśmy, bo przypomnijmy, jesteśmy na przedzamczu Zamku Krzyżackiego w Człuchowie. Krzyżacy wybudowali go tutaj w XIV wieku. Jest wiele pytań i tajemnic, które można odkryć w tym miejscu. Pierwsze to na przykład to, dlaczego właśnie tutaj, a drugie, kto właściwie tutaj rezydował. Te pytania, które zadałam, na nie odpowiedzi poszukał Piotr Stolc. Z Zamku Krzyżackiego słynie Malbork, ale nie jesteśmy w Malborku, a jesteśmy w Człuchowie. To właśnie tutaj znajduje się piękna, niesamowita wieża z XIV wieku, która kryje niejedną tajemnicę. Pierwszą tajemnicą odkrytą już dawno temu jest to, że wieża jest elementem Zamku Krzyżackiego z XIV wieku. Ciekawostką może być fakt także, dlaczego właśnie w tym miejscu Krzyżacy zdecydowali się na wybudowanie zamku. Można było wybrać miejsce otoczone jeziorami, byłby to naturalny walor obronny, stąd padło właśnie na tę osadę i zamek miał też za zadanie dopilnować granicy południowej, czyli tutaj mieliśmy państwo zakonne, państwo krzyżackie, przy samej granicy byłby ten zamek. Był on najtrudniejszym do zdobycia obiektem na Pomorzu, a pod względem wielkości był drugi zaraz potem w Malborku. Posiadał 11 bram i 9 baszt, a każda część zamku otoczona była murem z głazów granitowych i cegieł. Natomiast w podziemiach wieży znajdowały się lochy. Myślę, że możemy nazwać to miejsce miejscem bardzo, bardzo nieprzyjemnym dla tych, którzy albo zasłużyli, albo różnie bywało w historii. Można sobie wyobrazić, jak było tam zimno, wilgotno, towarzystwo różnych zwierząt. Najpotężniejszą częścią zamku i jedyną zachowaną w całości jest wieża mierząca prawie 50 metrów. Prowadziło do niej jedno wejście, której znajdowało się 16 metrów nad ziemią. No dobrze, nie wiem ile schodów przeszliśmy, nie wiem ile schodów za nami, ale teraz dochodzimy do oryginalnego wejścia. Do miejsca, tak, gdzie znajdowało się oryginalne wejście do wieży. Czeka pani, dojdę do pani. Zapraszam. Otóż wejście znajdowało się tutaj, gdzie teraz mamy zwykłe okno już, ale jest to wejście na wysokości 16 metrów. Nad poziomem dziedzińca. Niestety skrzydło zachodnie już nie istnieje, ale musimy sobie wyobrazić, że z poddasza tego skrzydła prowadzi niewielki zwodzony most. Ale to jak musiało tam być wysoko przecież podejście, no 16 metrów? Tak, tak, czyli skrzydło zamkowe mniej więcej na wysokości było jak obecny kościół ewangelicki, no podobnej wielkości. Oczywiście było krótsze niż kościół. Niegdyś rezydowali w nim m.in. Urlich von Jungingen oraz Konrad van Wallenroth, a obecnie od 2013 roku gospodarzem zamku jest Muzeum Regionalne w Człuchowie.
Muzeum Regionalne w Człuchowie ma ponad stuletnią tradycję, ale do zamku, który tradycję ma jeszcze dłuższą, wprowadziło się zaledwie dekadę temu. O tym, jak zamek sprawdza się jako siedziba muzeum, porozmawiam już teraz z panią Krzysztofą Monikowską, dyrektorem Muzeum Regionalnego w Człuchowie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Zbiory muzeum zostały rozproszone lub zniszczone w czasie II wojny światowej. Dopiero pod koniec lat 70. zaczęto je od nowa gromadzić. Co dzisiaj jest najcenniejszego na ekspozycji? Należy pamiętać, że nasze muzeum to muzeum regionalne, więc zajmujemy się przede wszystkim przeszłością historycznej ziemi czuchowskiej, która notabene jest znacznie większa niż dzisiejszy powiat czuchowski. A więc przede wszystkim gromadzimy przedmioty czy obiekty związane z etnografią ziemi czuchowskiej, z archeologią ziemi czuchowskiej, a także z rzemiosłem. I to wszystko oglądamy na wystawach stałych. I wszystkie te obiekty, może nie wszystkie, znaczna część jest również w magazynach muzealnych, ale te najciekawsze prezentowane są właśnie na ekspozycjach stałych. Jedna z wystaw stałych opowiada także o dziejach samego zamku, który również zwiedzający mogą sobie tutaj odwiedzać, eksplorować. Jak udało się go doprowadzić do takiego stanu, w jakim jest teraz? Bo wiem, że chociażby dziedziniec, po to, aby mogli tam przychodzić goście, musiał być odkrywany przez kilka sezonów archeologicznych. Jak skomplikowane to były prace? Nawet myślę, że kilkanaście sezonów archeologicznych, dlatego że pierwsze takie szerokopłaszczyznowe badania tutaj rozpoczęły się w 2008 roku, choć były też badania archeologiczne w latach 60. i w latach 70. ubiegłego wieku. Ale tak naprawdę najwięcej zabytków pozyskano podczas tych ostatnich kilkunastu sezonów archeologicznych i jest to w sumie blisko 300 tysięcy zabytków. Łącznie spośród tych wszystkich zabytków zaledwie około 500 prezentujemy na ekspozycji stałej, która tylko sygnalizuje to, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców Czuchowa czy Zamku Czuchowskiego, począwszy od średniowiecza aż tak naprawdę do XVIII-XIX wieku. Perełki wśród tych tysięcy zabytków? No, trudno się zdecydować, chociaż jednym z najciekawszych zabytków jest prezentowana również na ekspozycji stałej bulla papieska, która została wydana przez papieża Grzegorza XI w latach 70. XIV wieku. Koniecznie trzeba ją obejrzeć. Powiedzmy jeszcze szybko o ofercie dla rodzin, bo muzeum organizuje także wiele warsztatów, wycieczek. Jak co najbliższym czasie planujecie? Zgadza się. Warsztaty w związku z tym, że jesteśmy, jak wspomniałam, muzeum regionalnym, dotyczą różnych rzemiosł związanych z regionem, więc możemy też zaproponować zwiedzającym warsztaty tkackie chociażby, ale również warsztaty związane z architekturą krzyżacką na przykładzie naszego zamku. W najbliższym czasie, już w sierpniu, rozpocznie się kolejny sezon prac archeologicznych i również zwiedzający będą mogli na żywo obserwować wyniki prac. Trzeba zobaczyć to koniecznie. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Proszę państwa, skarby muzealne już znamy, a skarby kulinarne odkryje już teraz Weronika Bigus. Takim skarbem kulinarnym niewątpliwie jest lawenda, bo drodzy państwo, Człuchów to jest miasto, które obsadzone jest lawendą, bo jakoś tak się dzieje, że tutaj klimat tej okolicy, tego miasta odpowiada tej roślinie. Wiemy, że pięknie pachnie, ale także pięknie smakuje. Przekonają nas o tym pani Jadwiga Plata, dzień dobry, mieszkanka Człuchowa, i pani Irena Sosnowska. Mamy fantastyczne dania. I wszystkie właściwie są z lawendą. Zaczniemy od dżemu. Co to za dżem? Tak. Jest to dżem truskawkowo-lawendowy. Robię też inne zestawy. Czereśnia z lawendą, poziomka z lawendą. Jagoda. Jagoda z lawendą. Który ten zestaw smakuje najlepiej? Według mnie jagoda z lawendą najbardziej się komponuje smakowo. Dzisiaj nie mamy jagody, bo jeszcze nie ma. Bo jeszcze jagód nie ma, oczywiście. Są, ale malutkie. Ale są jeszcze za małe. Pani jakie dania przygotowała? Ja piekę chleb na zakwasie wieloziarnisty z ziarenkami lawendy i czarnuszki na wierzchu. Ciasteczka owsiane z bakaliami i też z lawendą. Również ciasteczka, babeczki mocno czekoladowe, dekorowane kwiatem lawendy.
Czyli robię... właściwie lawenda w każdej postaci. Tak, nalewkę z lawendą robię. A jak smakuje lawenda, gdyby mogła pani tak opisać? No lawenda ma ciekawy smak, z tym, że nie można przesadzać z nadmiarem, bo wtedy może nie, to ciekawość taka nie być. Jest tak, nadaje troszeczkę takiej jakby lekko pikanterii. Jest, najbardziej mi się po prostu bardziej komponuje z jagodą. Super wtedy ten dżem smakuje. Czyli ze słodkim połączeniem smakuje przepysznie. Te wyroby, ale nie tylko, można spotkać, zobaczyć, kupić, posmakować podczas jakubowo-lawendowego jarmarku, który rokrocznie odbywa się w Człuchowie w lipcu. I 25. I to wydarzenie państwu polecamy. Bardzo dziękuję. Ach, drodzy państwo, jak to przepięknie pachnie, a my lawendę niestety bardzo często chowamy do szafy. Chyba pora zmienić te przyzwyczajenia i dać szansę lawendzie zaistnieć w kuchni. Krzysztof Szulborski, nasz mistrz, już odnalazł nowe drogi, nowe powołanie dla lawendy. Tak jest. Słusznie zauważyłeś, że ta lawenda nie była taka mocno znana jeszcze parę lat wcześniej, bo tylko stosowaliśmy ją dlatego, żeby włożyć ją do szafy, żeby był ładny aromat. Ale tak naprawdę stosuje się ją w kuchni i tak jak panie słusznie zauważyły, nie wolno przesadzać. My mężczyźni lubimy przesadzić, ale tutaj trzeba ostrożnie. Tak jak państwo widzicie słusznie, na mojej patelni jest kurczak, którego wcześniej opanierowałem delikatnie w mące krupczatce i usmażyłem na odrobinie oliwy. Do tego, jak już go obsmażyłem bardzo dobrze, zdjąłem z patelni i na tym nagarze podsmażyłem i cebulkę, i czosnek. To wszystko zalałem odrobiną bulionu drobiowego, ale też, uwaga, dołożyłem troszeczkę, szanowni państwo, soku pomarańczowego, tak żeby ten kurczak nie za bardzo się nam rozłożył w tym sosie, bo jak państwo wiecie, kwas przytrzymuje troszeczkę wszystko, a więc kurczak już gotowy, już jest miękki. Pierwsza część grzanek podsmażone, bo zjemy to sobie dzisiaj z grzankami, ale to jeszcze nie koniec naszego kurczaka, bo jak tutaj państwo zauważycie, mam różnego rodzaju owoce przygotowane, jak morele, nektarynki i brzoskwinie. I jak tylko skończę smażyć nasze grzanki, wrzucę też nasze owoce i to wszystko będę mieszał z kurczakiem. Ba, do tego dołożę jeszcze grillowane pomidory, tak więc ta głębia pysznie smaku tego zapowiada. Dania naprawdę będzie głęboka. A powiedz, Krzysztofie, chcemy iść na żagle. Czy ten kurczak, te grzanki, te przepyszne owoce wystarczą na kilka godzin żeglowania? To jest danie tak smaczne, tak aromatyczne i o tym daniu żeglując będziemy marzyć o tym smaku, bo lawenda naprawdę jest tego warta. I to najważniejsze, drodzy państwo, bo Człuchów jest oczywiście rajem dla żeglarzy i również wędkarzy. Są tutaj cztery jeziora i tak naprawdę bardzo łatwo tutaj złapać dobrą, smaczną rybkę, ale okazuje się, że nie zawsze były tutaj cztery jeziora. Kiedyś jedno, teraz już cztery. Mowa oczywiście o jeziorach człuchowskich. Dlaczego właściwie z jednego zrobiły się cztery? Tak, pod koniec XVIII wieku, już za czasów panowania pruskich, podjęto decyzję o upuszczeniu wody z Człuchowskiego jeziora. Przedtem jezioro to nazywało się Jeziorem Słuchów, miało 580 hektarów powierzchni, no i upiększało to miasto od wieków. No, Prusacy jednak postanowili, że chcą pozyskać nowe tereny pod zabudowę dla miasta oraz skrócić drogę w kierunku południowym. To jedyna rycina, jaka ostała się z tamtych czasów. Teraz jeziora mają łącznie 300 hektarów, ale nadal stanowią 1/4 części Człuchowa. Jeżeli chodzi o granice administracyjne gminy, to tak to wygląda. 1/4 miasta to praktycznie jeziora. Natomiast jeżeli chodzi o samą liczbę jezior, no to po Jeziorze Pomorskie ma większą liczbę jezior niż Mazurskie, natomiast tam są większe. Ten malowniczy zespół jezior to także dom i schronienie dla wielu gatunków ptaków. Z takich gatunków rzadszych to należy na pewno wymienić kormorany, które tutaj często i gęsto bytują, a najczęściej na jeziorze Rychnowskim mają swoją wyspę, nawet swego imienia nazwane. Długość ich linii brzegowej to ponad 18 km. Opłynięcie wszystkich jezior dookoła to wyprawa na cały dzień. Na cały dzień można też skoczyć na ryby, bo podobno złowienie właśnie tutaj metrowego szczupaka czy 1,5-metrowego okonia to żadna rzadkość.
pan Józef Faryno, który od czasu do czasu przyodziewa szaty świętego Jakuba, patrona Człuchowa. W wolnym czasie zajmuje się także rzeźbieniem, choć dzisiaj zapewnia, że struga. Tak, to prawda. Rzeźba to jest coś większego. Ptaszka się struga, ptaszka się robi. I pan już tutaj na planie, drodzy państwo, zdążył wystrugać kilka takich ptaszków. Wystarczy mi 5 minut. Najpierw przygotowuję to drewienko siekierką, bo jest ptaszek sikorka. Potem biorę to dłutko i trzeba go zaokrąglić. Wystarczy mi 5 minut, aż to niewiarygodne jest, że tak szybko. Ale pierwszego robiłem, nie rok, ale dzień czasu, a taka brzydota mi wyszła i ktoś potem zapyta, a ma pan pierwszego ptaszka swego? Mam, ale ty go nie weźmiesz, bo on jest bardzo brzydki. Nie, to jest pana pierwszy ptaszek. Nie bójmy się twórczości. Jeśli ktoś nam będzie się śmiał, to powiedz mu, pokaż co ty potrafisz, a gębusie mu zamkniesz. Bo człowiek, który cokolwiek robi, nie będzie się naśmiewał, tylko będzie rozmawiał. To jest bardzo interesujące. Sztuka jest bardzo dowolna. Pan tradycje, można powiedzieć, kontynuuje rodzinne. Tak, mój tato Wincenty był cieślą. Stawiał wielkie rzeczy, no architekturę, dachy, stodoły, ale też robił instrumenty, narzędzia domowe, wozy, bo po sąsiedzku mieszkał kowal. I oni spółkę założyli jak Pawlek z Kargulem, powiedzmy. Tak. I pan rzeźbieniem zajmuje się także już od wielu lat. No i nie powiem, że od dziecka, ale jak miałem 16, może nawet mniej, 12 lat, to rozmawiałem ze sobą i Józek, co ty będziesz robił? Ty na wsi wychowałeś się, ty bez tego rękoma coś, ale ty możesz robić coś więcej. Ty weź drewienko, weź jakiś kozik, nożyk i rób, będziesz opowiadał, będziesz strugał, będziesz rzeźby. I rzeczywiście tak jest. Po latach mam swoje pierwsze rzeźby, one dzisiaj są bardzo bogate tematem. Bardzo bogate. W kościołach mam swoje figury. Tutaj na Witosa piękna postać, Chrystus zmartwychwstały. To wszystko w drewienku. Ono mówi. Jeżeli człowiek ładunek swój wkłada, to ono przemawia. Ten ptaszek sprawia, że dzieci przestają płakać. Ten ptaszek też przemienił się w żywego i pofruno, ale to długa historia. Być może u nas na planie też się wydarzy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan Józef Faryno, fantastyczna postać, jak państwo słyszą, która podejmuje różne aktywności i do tej pasji zachęca także innych. Bardzo dziękuję. Raven bought my engine, got my 747 shining and lonely. Raven bought my engine, got my 747 shining lonely. Gotta get my $70 sitting in the corner playing the hand rag machine. Cause I get my whole weight roll. Way to ride, talk to thug. It's good for my soul. Why bomb loom got my whole way to rock, whole way to roll. Talk to thug, I don't know. Play the boogie.
Uła, ależ on gra, drodzy państwo, Bartłomiej Szopiński, wirtuos klawiatury, który rozkręcał Polish Boogie Festival, który odbywa się w Człuchowie. Teraz o tym wielkim święcie kultury Boogie Woogie porozmawiamy z jednym z pomysłodawców, Adam Bondarenko, z nami dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie. Witamy w przepięknych okolicznościach muzycznych. Tak, moi drodzy, Bartek jak zwykle dał czadu i rozbawił nas tutaj wszystkich, wszystkim nóżka chodziła. A już za tydzień, przepraszam, za dwa tygodnie za tymi murami na Polanie Rodzinnej odbędzie się to właśnie wydarzenie, o którym mówiłeś, 17. Polish Boogie Festival. Panie Adamie, rok temu pandemia przerwała wiele koncertów, ale wy byliście w wersji online, ludzie mogli cieszyć się z tego, co było. Teraz wracacie w normalnej formule. Tak, udało się, aczkolwiek powiem ci, że to nie jest do końca to, co charakteryzuje tę muzykę i ten festiwal. Czyli interakcja, czyli ludzie tańczący, przebierający się, czyli ci, którzy specjalnie na to wydarzenie przyjeżdżają tutaj i stwarzają no, nieziemską, fantastyczną atmosferę, przebierając się i będąc retro. W tym roku w normalnej rzeczywistości myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie muzyka, będzie przede wszystkim motoryzacja i będzie taniec, będzie także pin-up. Proszę nam powiedzieć, o co chodzi. Tak, ten festiwal łączy w sobie całą stylizację retro, czyli będą motocykle cafe racerzy, którzy będą się ścigać na odpowiednim dystansie. Będą stare samochody i tutaj też to jest nieziemska atmosfera, kiedy te oldmobile przyjeżdżają do Człuchowa i robią ten klimat tamtych czasów. No i taniec, bo muzyka Boogie Woogie łączy się ewidentnie z tańcem też, który nazywa się Boogie Woogie. No i będą piękne dziewczyny, które przebierają się w sukienki, w grochy, zakładają bandanki, robią makijaż czerwoną szminką. Wyglądają bosko. To świetna atmosfera tego klimatu tak naprawdę, bo tutaj można poczuć się jak w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie. W tej części Europy to jest jedyny tego typu festiwal, więc skupiamy na sobie uwagę całej części wschodniej Europy i faktycznie na 3 dni przenosimy się do Stanów. A jak wam się to udało zrobić? Zrobić festiwal, który tak naprawdę jest na językach wielu, wielu ludzi. Pracowaliśmy na to 17 lat. Na początku było trudno, to była niewielka impreza. Tutaj na tym zamku w sali oczywiście grali wirtualnie. I fortepianu, bo to jest muzyka Boogie Woogie. Później tutaj na przedzamczu. No i tak budowaliśmy tę markę. Prosiliśmy naszą publiczność, żeby przyjeżdżała. Później pojawiły się pierwsze media, także Trójka Gdańska. Więc no, budowaliśmy markę i ona teraz już jest znana. Gdy słyszymy muzykę Boogie Woogie, myślimy, cieszmy się z życia, no bo tak naprawdę może nie być na nie czasu. Pandemia była, mamy nadzieję, że się zakończy. No i przede wszystkim tutaj możemy odetchnąć, no i przede wszystkim cieszyć się z tego. Tak, dokładnie. To, co działo się w ubiegłym roku, jakby przeraziło nas wszystkich i było ciężko, ale jesteśmy już, że tak powiem, live, na żywo, stacjonarnie, na Polanie Rodzinnej i faktycznie te 3 dni będą czymś zupełnie oderwanym od rzeczywistości. Będziemy w stylu retro. Zapraszam na festiwal Polish Boogie. Kiedy i przede wszystkim kogo tutaj możemy zobaczyć? Zapraszamy między 22 a 24 do Człuchowa na Polish Boogie Festival. A zobacz, stare samochody, stare motory, piękne dziewczyny, pięknych tancerzy i wirtuozów fortepianu. Naprawdę warto. Polish Boogie Festival zawdzięczamy wielu muzykom, którzy całą swoją energię włożyli w to, aby go rozkręcić. A w tym gronie jest pan Bartłomiej Szopiński, pianista. Witam serdecznie. Mówiąc o tym festiwalu, trzeba powiedzieć o Boogie Boys, zespole, który pan współtworzy. A wiemy, że w przygotowaniu jest nowa płyta, jak się zapowiada. Tak, nowa płyta nareszcie po dłuższej przerwie się pojawi. Jak sami państwo wiecie, okres trudny sprzyja pracy artystycznej i tak było też w tym przypadku, tak, było wystarczająco dużo czasu, żeby można było popracować, więc teraz dopieszczamy, wszystko składamy razem i mam nadzieję, że już niedługo będziecie mogli państwo się zapoznać z tym materiałem. Czyli pandemia przynosi także dobre owoce. Mówiąc o festiwalu, bardzo bym chciała pana namówić, żebyśmy zdradzili, jaką niespodziankę szykujecie dla publiczności. My zawsze przygotowujemy coś specjalnego. Coś spektakularnego. Absolutnie. I oprócz tego, że artyści zawsze przylatują, tudzież przyjeżdżają tylko i wyłącznie na ten jeden koncert w Polsce, to myślimy o tym, żeby każdego roku była to niespodzianka taka charakterystyczna, żeby publiczność mogła coś zabrać ze sobą do domu, pamiętając, że to było coś ekstraordynaryjnego. I tak będzie też w tym roku, dobrze, powiem, o co chodzi. Będzie, drodzy państwo, przygotujemy taki most fortepianowy, będzie 8 pianistów,
z wielu krajów, nie tylko z Polski, z krajów europejskich i ustawimy 8 fortepianów, 8 instrumentów w rzędzie i tak będziemy grać dla publiczności i tutaj w Człuchowie i także będziecie Państwo mogli pewnie oglądać to przez różne inne kanały dystrybucji informacji. Albo na żywo, czyli szpaler fortepianów, a najszybszego tempa możemy spodziewać się po tym, za którym pan będzie siedział, bo z tego pan słynie. Powiedzmy jeszcze trochę o Smooth Gentleman. Przed pandemią jeszcze udało wam się wydać płytę. Płytę New, która dotarła na polski rynek, ale była też wydana przez kalifornijską wytwórnię. Jak została przyjęta na tym polskim, a jak na amerykańskim rynku muzycznym? Tak, to faktycznie było duże wydarzenie i dla nas tutaj w Polsce i też na rynku amerykańskim. Bardzo się cieszę z tej współpracy kalifornijskiej. Ta płyta się odbiła bardzo, bardzo dużym i szerokim echem, co mnie niezwykle cieszy, bo ponad 300 playlist grało single z tej płyty i niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany koncertowe. Po prostu w roku 2020 nie mogliśmy polecieć i zrealizować naszych planów trasowych, ale mamy nadzieję, że jak tylko to wszystko się skończy i ustabilizuje, to będziemy mogli polecieć na drugą stronę i w końcu ten, chociaż to wszystko... Chociaż początki tej płyty były świetne, bo jej koncertowa premiera odbyła się na Azorach w trakcie bluesowej Eurowizji. Tak. Na waszym fanpage'u można przeczytać, że nie poddawaliście się w czasie pandemii. Koncerty odbywały się online, ale już teraz czekamy na te na żywo. Kiedy w najbliższym czasie? Oj, drodzy Państwo, tego troszeczkę będzie. To jest dobra wiadomość. I Państwa oczywiście mogę zaprosić do Człuchowa. Tutaj 22, 23, 24 lipca. Tutaj z Boogie Boys. A ze Smooth Gentleman w najbliższym czasie, bo już w przyszłym tygodniu. Niestety daleko, bo na Łotwie. Ale później w sierpniu wracamy. Proszę śledzić nas na smoothgentleman.com albo na boogieboys.pl, bo tam o jednym i o drugim zespole Państwo znajdziecie wszystkie informacje, gdzie i kiedy można nas spotkać. Nie wiem jak Państwo, ale ja czuję się zaproszona. Dziękuję bardzo. I już teraz wracamy do Krzysztofa. A po słuchaniu świetnej muzyki możemy oczywiście pójść nad jezioro, jeżeli pozwoli na to pogoda, ale my, jak się okazuje, mamy na to patent. A nad jeziorem, drodzy Państwo, już moc atrakcji. Można oczywiście odpocząć, można się poopalać, można również pojeździć na nartach wodnych. Jakie jeszcze atrakcje czekają tutaj w Człuchowie, sprawdzał Piotr Stolc. Cztery jeziora naprawdę mają potencjał i dają naprawdę sporo, sporo miejsca do popisu i do takiego letniego, wakacyjnego szaleństwa, jakim są między innymi narty wodne. Które są widowiskowe i ekstremalne. To sport, który odpowiada mi z całą pewnością. Let's go! Ale przecież Państwu może podobać się coś zupełnie innego. Czy to kajaki, czy wcześniej wspomniane narty wodne, albo po prostu opalanie się. Nad Jeziorem Rychnowskim każdy może znaleźć coś dla siebie. Mamy banany wodne, mamy poduchy różnego rodzaju, czteroosobowe i kanapy różnego rodzaju, poduchy jednoosobowe, wakeboard, narty wodne. Cały czas powiększamy swój bagaż doświadczeń, bagaż oczywiście też asortymentu, z którym korzystamy. Plaża nad jeziorem powstała w roku 1966, ale to 11 lat temu zmodernizowano ją i uatrakcyjniono. Powstało molo tutaj betonowe z tymi elementami pływającymi, parki nowe, park wodny i mini golf, no plus sanitariaty, no ta cała infrastruktura. To jest ostatnie 11 lat. Człuchów to nie tylko cztery jeziora, to także znacznie więcej atrakcji, które są znacznie wyżej niż poziom morza. To chociażby taki park linowy jak ten, czyli atrakcja dla każdego. Każdy przed wejściem do parku linowego musi przejść odpowiednie szkolenie. To bardzo ważne. W parku linowym znajdują się trzy trasy. Ta najmniejsza dla dzieci, tak myślę, no 6-7 lat. Ona jest tak na wysokości 1,20 m, 1,30 m. No i tam każde dziecko spokojnie sobie radzi, jeżeli oczywiście jest sprawne manualnie zwłaszcza, no i nie ma lęku wysokości. O to, lęk wysokości. Specjalnie, żeby pokazać Państwu park linowy, musiałem zmierzyć się ze swoim lękiem wysokości. Dlatego nie jestem najlepszym przykładem tego, jak można dobrze bawić się w parku linowym. Ale obserwując innych, wierzę, że tak jest.
Po wcześniej wspomnianej trasie dla dzieci jest trasa średnia na wysokości 2-3 metrów i trasa trudna na wysokości od 4 do 6 metrów. Chwila. To ja byłem na tej trudnej? Okej, dziękuję. Pora wracać na ziemię. Jak widać, drodzy Państwo, w Człuchowie jest miejsce na odpoczynek, rekreację, sporty amatorskie, ale również sporty generujące olbrzymią ilość adrenaliny. Z nami zawodnicy Człuchowskiego Automoto Klubu, prezes Zbigniew Zakrzewski. Jest z nami również zawodnik senior Arkadiusz Pryk oraz młodzi zawodnicy Kevin oraz Oskar Jażdżewcy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek myślę, że możemy od razu pokusić się o stwierdzenie, że człuchowskie tereny sprzyjają zdobywaniu sukcesów, no bo tutaj mamy najlepszy dowód na to. Tak, oczywiście. Od 2015 roku jesteśmy nieprzerwanie klubowym mistrzem Polski seniorów. To jest 6 razy rzędu oraz 3-krotnie pod rząd klubowym mistrzem Polski juniorów. Oczywiście sukcesy są duże, ponieważ w 2019 roku zdobyliśmy 7 indywidualnych mistrzów Polski, tytułów mistrzów Polski. To jest naprawdę ewenement na 9 możliwych. To jest wielki, wielki sukces. Oczywiście w zeszłym roku tylko 3 indywidualne tytuły mistrza Polski, ponieważ troszeczkę pechowo zawsze, jak to jest, troszeczkę szczęścia trzeba w sporcie mieć. No i tylko były 3. Już nie będę mówił o wicemistrzach pierwszym czy drugim. Także sukcesy są wielkie i cieszymy się z tego, ponieważ Człuchowski Automoto Klub w lipcu, 25 lipca, będzie obchodził 69-lecie powstania Człuchowskiego Klubu i 20-lecie reaktywacji klubu. Jest to oczywiście będzie taką, no może powiedzieć, lekką, małą pompą, ale w przyszłym roku oczywiście zrobimy to z większym takim impetem, ponieważ będzie 70 równa. Będziemy trzymali kciuki za tą piękną rocznicę, a tutaj myślę, że młodsi zawodnicy opowiedzą nam, dlaczego odnosicie te sukcesy. Wokół mnóstwo pięknych terenów jest gdzie terenować, więc są też laury. Oczywiście laury są jak najbardziej, ale mamy przede wszystkim jedne z najlepszych obiektów w Polsce. Tutaj w samym Człuchowie, można powiedzieć, że praktycznie w centrum, znajduje się tor do Mistrzostw Polski. Z tego co pamiętam, również odbywały się tutaj Mistrzostwa Europy. Niedaleko stąd, w Więcborku, raptem 40 minut drogi, mamy drugi tor do Mistrzostw Polski, a wiele różnych, trochę mniejszych torów znajduje się także w bardzo pobliskiej okolicy, co bardzo sprzyja wielu treningom, wielu godzin wyjeżdżonym i na pewno to później owocuje w zdobywaniu sukcesów. I to, co cieszy, myślę, to to, że młodzi ludzie, którzy przecież często siedzą przed komputerami, tutaj wybierają takie oto, drodzy Państwo, maszyny, które trzeba okiełznać, przygotować i przede wszystkim na nich dobrze jeździć. Z nami bracia Jażdżewcy, również odnoszący sukcesy. Panowie, jak sobie radzicie mimo młodego wieku na właśnie takich tutaj maszynach? Tu jest troszeczkę koni. No tutaj ja mam motor troszeczkę podtuningowany i przez to lepiej się jeździ. No właśnie, a brat, powiedz, jak to się zaczęło u ciebie, że panujesz nad motocyklem i te wszystkie jazdy, skoki, ewolucje są bezpieczne? Mistrzowie radzą oczywiście sobie bardzo dobrze na torze, a na torze, drodzy Państwo, najważniejsze oczywiście jest bezpieczeństwo. Motocross jest dyscypliną, która jest wymagająca, ale w odpowiednich warunkach oczywiście można ją uprawiać z przyjemnością. No oczywiście, tak jak to ja uważam, że motocross to jest dyscyplina bezpieczna, ponieważ to jest na torze odbywa się i wszyscy, którzy chętni są i którzy chcą naprawdę pokazać swoją klasę, muszą długo, długo trenować, ażeby jakiś poziom tej sprawności uzyskać. Czyli, panie prezesie, najważniejsze są ochraniacze, kask, ale przede wszystkim doradca, który powie, jak robić to bezpiecznie. No, to akurat nie. Ja wielokrotnie, wiele lat jeździłem na motokrosie i to można powiedzieć 11 lat. I no troszeczkę wiem, poznałem tego kunsztu, ale sytuacja się całkowicie zmieniła, ponieważ już jestem w stanie teraz trenować, nie byłbym w stanie
powiedzieć, dopowiedzieć, wytrenować zawodnika. To już muszą młodsi zawodnicy, tak jak Arek Pryk. No jest... i mamy nadzieję, że ci młodzi zawodnicy będą właśnie szkolić swoich następców. Tak. Wszystko najważniejsze, żeby odbywało się w bezpiecznych warunkach pod okiem profesjonalistów. Panować nad motocyklem, słyszeliśmy, wcale nie jest łatwo, ale zapanować nad tym, co dzieje się w kuchni, to też nie jest taka prosta sprawa, ale jak wiadomo, Krzysiu radzi sobie z tym doskonale. Danie gotowe. Króluje lawenda tak, w Człuchowie. Króluje lawenda w Człuchowie i na naszym talerzu. Naprawdę można połączyć wszystko razem, jak Państwo słusznie zauważyli i byliście z nami w naszych dwóch odcinkach dzisiaj. Tak więc kurczaka podsmażyłem na dobrym tłuszczu, trochę takim pieprznym, żeby dodało to trochę charakteru. Potem poddusiłem to w bulionie drobiowym i w soku pomarańczowym. Do tego dodałem owoce, wcześniej jeszcze czosnek i cebulę. Tego dużo się działo na talerzu, dlatego pozwólcie Państwo, że się jeszcze skupię. Grillowane pomidory na koniec i grzanka, żeby coś nam fajnie chrupnęło. Krzysiu, a ty w swojej kuchni często lawendę wykorzystujesz? To jest taka moda, która pojawiła się od 2-3 lat w Polsce. I od tej pory, jak my, kucharze, tak samo jak i wy, piękni prezenterzy, jesteście no pięknie ubrani. To jest wasza moda. Mówię. Nasza moda to jest talerz. Moda w kuchni. A nam wszystko mówią, zwłaszcza zapach, że tutaj odbywa się degustacja sosu lawendowego, który zaczęliśmy przecież razem tworzyć. No oczywiście, Krzysiu, że tak. To jest nasz wspólny sukces. Pięknie pachnie, naprawdę. Pasmo sukcesu. Tak, spoglądamy jeszcze na zamek, który jest wizytówką Człuchowa. Miasta pachnącego lawendą, napędzanego motokrosem i brzmiącego jazzem. Dziękujemy za tę wspólną podróż. Ruszamy w drogę, bo następny przystanek w Trąbkach Wielkich. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Proszę być z nami. I decided Saturday night and she came down and they played the jukebox on the round. Boogie woogie, country girl. What I mean, what I mean, 'cause a boogie woogie country girl. A boogie woogie, a boogie woogie, a boogie woogie, a boogie woogie. What I mean, what I mean, it's a boogie woogie country girl. Or I play the boogie.